Znasz pewnie równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równe mx plus b. To jest postać kierunkowa. Postać kierunkowa równania prostej. No m to jest współczynnik kierunkowy. No, inna nazwa to jest nachylenie, zwany też nachyleniem. No a b to jest wyraz wolny. Teraz jaką interpretację ma b? Otóż jeżeli x położymy 0, to y jest b, czyli ta prosta przechodzi przez punkt 0b, czyli b to jest punkt przecięcia z osią o y. Prawda? Tu jest gdzieś b. Ta prosta przecina oś o y w punkcie b. Inną postacią, którą też być może już znasz, jest postać kanoniczna. Postać kanoniczna równania prostej i ona jest łatwa do wypisania wtedy, kiedy mamy dany jest współczynnik kierunkowy i wiemy, że ta prosta przechodzi przez jakiś punkt o współrzędnych AB. Prawda? To jest punkt na prostej. Punkt na prostej. No i równanie w postaci kanonicznej jest takie, y minus b równa się m, to jest ten sam współczynnik kierunkowy, x minus a. No, czyli to jest współczynnik kierunkowy i dany jest punkt, przez który ta prosta przechodzi. Zwróćmy uwagę, że jeżeli a jest 0, to mamy dokładnie równanie w postaci kierunkowej, no, z wyjątkiem tego, że to b jest po lewej stronie, a nie po prawej. Czyli postać kierunkowa jest szczególnym przykładem postaci kanonicznej. A w tym filmie chciałbym opowiedzieć o trzeciej postaci równania prostej, o postaci ogólnej. Postać ogólna. No i ona wygląda tak. Ax plus by równe c. A, b i c są ustalone. No i a i b nie są naraz równe 0. No i zobaczmy może, do czego ta postać nam się przydaje i jaka jest różnica, jakie są przewagi czy też niedogodności w stosunku do tych dwóch poprzednich postaci. No weźmy konkretny przykład. 9x plus 16y jest równe 72. Zobaczmy, że jak mamy taką postać ogólną, to bardzo łatwo jest znaleźć nam, narysować nam prostą, dlatego że łatwo jest znaleźć punkty przecięcia z obiema osiami, zarówno z osią pionową, jak i poziomą. Tutaj w tej postaci kierunkowej mamy współczynnik kierunkowy i mamy punkt przecięcia z osią o y, czyli mamy ten punkt. No i drugi punkt to musimy sobie znaleźć, rozwiązując odpowiednie równanie. W postaci kanonicznej no, mamy jeden punkt, prawda? A i B jest dany. No i podobnie musimy znaleźć drugi, rozwiązując równanie. Natomiast w postaci ogólnej bardzo łatwo nam jest znaleźć punkty przecięcia. Mianowicie no, punkty przecięcia to są takie, że jak x jest 0, prawda, to y to jest punkt przecięcia tutaj, a drugi jak y jest 0. No to zobaczmy, że jak wstawię 0 do tego równania w miejsce x lub y, to bardzo łatwo znajdę drugą współrzędną. Czyli zacznijmy od x równego 0, czyli 16y jest równe 72. Wobec tego, no co, dzielę przez 16 sobie obie strony. No i dostajemy y jest równe 72 szesnaste. Tu obie rzeczy się dzielą przez 8, to jest 9 drugich. Czyli tu jest 9 drugich, czyli 4 i 1 druga. Czyli to jest punkt przecięcia z osią o y. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i pół. Może zmienimy kolor. Raz, dwa, trzy, cztery i pół. Prawda? To jest ten punkt tutaj. No a teraz drugi, czyli położymy y równe 0, czyli mam 9x równe 72, dzieląc przez 9 mam x jest równe 8, no, czyli 8. No to jest ten punkt tutaj. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, to jest ten punkt. No i teraz łatwo możemy tą prostą naszą wykreślić. Mamy dwa punkty. Łatwo prostą sobie wykreślimy. No powiedzmy jakoś tak, prawda? To jest ta nasza prosta. 9x plus 16y jest równe 72. Czyli do tego postać ogólna nam się bardzo przydaje. Teraz tak, z drugiej strony współczynnik kierunkowy, nachylenie, no nie jest tak łatwo obliczyć.
No ale też nie jest tak bardzo trudno, bo możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to byłby taki, że skoro mamy już te dwa punkty, prawda, no to wiemy, że nachylenie, współczynnik kierunkowy to jest delta y, prawda, przez delta x. No to wiemy, czyli m, tutaj m, to jest delta y, czyli powiedzmy, to jest nasz pierwszy punkt, to jest nasz drugi punkt, czyli zmiana y tutaj, czyli to jest pierwszy punkt, czyli mamy 9 drugich, tak, podzielone przez 0 minus 8, tak, czyli minus 8. Czyli to jest minus 9 szesnastych i to jest współczynnik kierunkowy tej prostej. Więc to tutaj trzeba wykonać pewne działanie, za to łatwo ją wykreślić. No tutaj z kolei jak mam postać kierunkową, no to współczynnik kierunkowy mam dany od razu, no ale mam tylko jeden punkt, drugi muszę sobie policzyć. No teraz drugi sposób to byłoby oczywiście przekształcenie równania z postaci ogólnej do postaci kierunkowej. No to może zróbmy to też tutaj szybciutko. 9x plus 16y jest równe 72. No to co, x na drugą stronę, czyli odejmujemy od obu stron 9x. I wtedy zostajemy z równaniem 16y równe minus 9x plus 72. Teraz dzielimy wszystko przez 16. I otrzymujemy y równe minus 9 szesnastych, no tak jak, prawda, tak jak nam to wyszło, plus b, to już żeśmy policzyli, 72 szesnaste to jest tutaj, to jest 9 drugich. Czyli to jest postać kierunkowa z postaci ogólnej. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na dwie rzeczy związane z postacią ogólną. Pierwsza rzecz jest taka, że nie każda prosta, którą możemy wykreślić w układzie współrzędnych, ma postać kierunkową, czy też postać kanoniczną. No pomyślmy o takiej prostej, o na przykład taka prosta, czyli x równe raz, dwa, trzy, cztery, minus 5. Czy prosta x równe minus 5 ma postać kierunkową? No jasne jest, że nie ma. Prawda? No bo każda z tych postać kierunkowa czy postać kanoniczna jest wykresem funkcji w gruncie rzeczy. Prawda? Dla każdego x mamy tylko jeden y, który tutaj możemy obliczyć. Natomiast prosta pionowa nie jest wykresem żadnej funkcji. Dla każdego x mamy nie dla każdego, dla x jest jedyny tutaj i dla niego mamy nieskończenie wiele y. Czyli taka prosta pionowa nie ma postaci kanonicznej, ani kierunkowej, ale oczywiście x równe minus 5 jest bardzo dobrą postacią ogólną, mianowicie a równe 1, prawda, tutaj b równe 0 i c równe minus 5. Drugą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że te a, b i c nie są jednoznacznie wyznaczone. To znaczy ja mogę mieć równanie w postaci ogólnej troszkę inne, na przykład to równanie mogę pomnożyć przez 2, tak? Czyli mnożę przez 2 i mam 18x plus 32y równe 144. To jest równanie w postaci ogólnej, które opisuje tę samą prostą, co to równanie. Znaczy te a, b i c, no równania mogę mnożyć przez tę samą liczbę, prawda, lewe i prawe strony. Wobec tego mogę te a, współczynniki a, b i c nie są wyznaczone jednoznacznie, no w przeciwieństwie do tutaj na przykład postaci kierunkowej, gdzie z tego równania m i b są jednoznacznie wyznaczają mi prostą, ale za to nie każdą prostą mogę zapisać w postaci kierunkowej.